Wnuczka, 42-letnia mieszkanka Leszna, oszukała swoją 86-letnią babcię. Kobieta podstępem zrobiła z siebie współwłaścicielką konta bankowego starszej pani, po czym regularnie wypłacała z niego pieniądze. W końcu zrobiło się z tego ponad 70 tysięcy złotych. Wnuczce oszustce grozi do 8 lat więzienia. Panie w kwietniu były w banku, aby wypłacić pieniądze na życzenie 86-letniej właścicielki konta i właśnie wtedy 42-latka podstępem nakłoniła starszą panią do zrobienia jej współwłaścicielką rachunku. Od tej pory wnuczka, używając karty bankomatowej, wypłacała drobne sumy, a raz na podstawie ustnej dyspozycji wyjęła z konta ponad 60 tysięcy złotych. W czasie przeszukania mieszkania podejrzanej policjanci znaleźli 50 tysięcy. Pieniądze zwrócono starszej pani.